trzecia, siódma, piąta, to i wszystko już pomplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi dolej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukierka i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Umówiłeś się z nią na dziewiątą, tak ci do niej tęskno już. Zaraz weźmiesz od szefa konto, kupisz jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, świeżycową jasną noc. I będziecie szczęśliwi weseli, a przyjdzie północ i was rozdzieli. I na dziewiątą, tak jak dziś. A skąd pomysł na taki pseudonim, Bodo? Pseudonim pochodzi od pierwszych liter mojego imienia Bodo i mojej matki Doroty. Kto był pana najlepszym kumplem? Przepraszam, ale ja nie miałam żadnego kumpla, tylko rasowego doga niebieskiego. A jak się bawił? Sambo. Czy występował pan kiedyś w kabarecie? Tak, w kabarecie Qui Pro Quo i Morskie Oko. Panie Bodo, podobno był pan bardzo szarmański w stosunku do kobiet. Zgadza się, śpiewałam im nawet kołysanki. Dzień